W wyniku przeprowadzonych przeszukań odnaleziono m.in. materiały wybuchowe, w tym takie jak heksogen, pentryt, trotyl, proch, czyli materiały, które mogą być wykorzystywane przy planowanym przez podejrzanego ataku. Znaleziono także urządzenia i przedmioty mogące być wykorzystywane do konstrukcji ładunków wybuchowych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim zapalniki, w tym także takie, które były połączone z telefonem komórkowym, zapalniki radiowe, piloty do zdalnego inicjowania wybuchu, ląty, przewody z główkami zapalczymi, detonatory, elektryczne zapalniki samodziałowe, heksogenowe detonatory pośrednie. Na slajdach macie Państwo zobrazowane przykładowo przedmioty, które w trakcie tych czynności przeszukań udało się odnaleźć i zabezpieczyć. Zdołano także, proszę Państwa, odnaleźć kilkanaście sztuk nielegalnie posiadanej broni i ponad 1100 sztuk amunicji różnego kalibru. Ponadto znaleziono także elementy ubioru, w tym także ubioru specjalistycznego, maskującego, kamizelki kuloodporne wraz z dodatkowymi wkładami ceramicznymi, hełmy kewlarowe, snajperskie stroje maskujące. Znaleziono ponadto polskie i zagraniczne tablice rejestracyjne specjalnie spreparowane i przygotowane do użycia w trakcie realizacji zakładanego planu działań. Instrukcje saperskie, minerskie, a także publikacje o tematyce pirotechnicznej.